jesteśmy właśnie w lokalu Maxi Clean, gdzie jest nasza promocja kalendarza motywacyjnego dla Polaków mieszkających za granicą. Pragnę podziękować serdecznie spółce Maxi Clean za udostępnienie nam lokalu, za udostępnienie nam swojego biura do naszej promocji. Jesteśmy niesamowicie wdzięczne. Jest to dla nas bardzo duży ukłon w stronę właśnie polskiej Polonii i wspierania Polaków w rozwijaniu się. Ogólnie Maxi Clean słynie z tego, że prowadzi różne działania wspierające Polaków w Antwerpii i w Brukseli. Nasz pomysł zrodził się w maju. No i po jakimś tygodniu rozmowy przez telefon z moją wspólniczką zaczęłyśmy działać, więc do realizacji kalendarz dopięty miałyśmy już po wakacjach. Pod koniec września poszedł do drukarni, także to jest dosłownie kilka miesięcy, wręcz nawet, żeby lepiej wyglądało, można powiedzieć. Kalendarz format A5, rozkład tygodniowy na dwie strony, kalendarz jest 18-miesięczny, nie 12-miesięczny, każdy miesiąc rozpoczyna inna osoba, czyli inny uczestnik naszego projektu. Każda z tych miesięcy jest podzielona kolorystycznie, również żeby można było łatwiej odrębnić dany rozdział. Kalendarz jest stworzony dla osób, by zmotywować do działania, by pokazać przykłady innych osób, że również się udało im to zrobić. Nie zawsze było to łatwe, jak widać po naszych uczestnikach, są częściowo też opisy porobione. Są też porobione w miejscach, gdzie mamy naszych sponsorów, cytaty motywacyjne, które również motywują jakby do działania, nawet gdy, no nie wiem, dajmy na to, że mamy zły, gorszy dzień, przydajmy 2-3 i daje nam takich skrzydeł, żebyśmy mogli ruszyć, wstać z tej kanapy i coś zrobić dla siebie. W tym celu został wydany. Kalendarz sam został stworzony od początku do końca przez Polaków. Nie spoczęłyśmy na tym tylko, że twórczyniami są Polki, ale też cała oprawa, jeżeli chodzi o grafikę, również została wykonana przez Polaków. Wydanie, mimo to, że udałyśmy się do wydawnictwa holenderskiego, kalendarz został wydrukowany o dziwo w Polsce, więc wszystko wróciło jakby do nas. Fotograf również jest Polakiem. Makijażystki nasze, fryzjerki również są Polkami. I to są właśnie uczestniczki też naszego projektu, które dzisiaj nas uczesały, umalowały. Więc staramy się właśnie wspinać jakby tutaj wszystko, co jest możliwe z Polski, żeby było właśnie tak. Organizatorka Ania Zając jest moją klientką, dlatego no i mnie namówiła po prostu, żebym wzięła w tym udział. Na początku nie za bardzo chciałam, bo ja jestem troszeczkę skromną osobą i się boję wystąpień publicznych, ale mój partner namówił mnie, że trzeba wyjść ze strefy komfortu i troszeczkę wyjść do ludzi. No i fajnie, że jest jakaś inicjatywa, że Polacy się zjednoczyli i zrobili coś razem, więc fajny będzie upominek rodzinie, przyjaciołom. Ja na pewno ofiaruję moim bliskim ten kalendarz, także na pewno będą półtora roku razem z nami. Pracowałem jak co dzień i dostałem telefon właśnie od pani Ani z możliwością wejścia w ten kalendarz. Na początku się zastanawiałem, dłuższy okres, ale po wielu namowach myślę, kurczę, dlaczego nie? Jestem konserwatorem powierzchni szklanej. Także wszystko, co trzeba umyć, okna, rolety, dachy, kostka brukowa, elewacje. Ogólnie wszystko, co wymaga wymycia, to proszę zadzwonić do mnie i już się tym odpowiednio zajmę. Myślę, że bardzo fajną inicjatywą, ponieważ właśnie znajdują się ludzie z Belgii, z Holandii, z Niemiec. Są bardzo ciekawe osoby. Można nawiązać fajne współprace, znajomości. Także taka inicjatywa jak najbardziej na plus i oby więcej takich. Całkowicie przypadkowo zobaczyłem informację na Facebooku, a że znałem wcześniej Katarzynę Znośko, no to napisałem do niej,
w ogóle, co jest związane z tym projektem. No i Katarzyna wtedy objaśniła mi, że potrzebuje uczestników. Umówiliśmy się gdzieś tam na kawę w restauracji, no i że tak powiem, doszliśmy do tego porozumienia względem tej współpracy. Świetna idea, uważam. Uważam, że w każdym biznesie najważniejsza jest liczba kontaktów. Tu przez to można nawiązać fajne kontakty, poznać fajnych ludzi i pokazać jakąś właśnie tę ideę, że my to jako Polacy, jako nisza możemy też coś osiągnąć, tak? I to jest fajne, że możemy się wzajemnie wspierać, bo każdy zna kogoś i fajna idea. Generalnie tutaj bardzo dużo energii Kasia z Anią wkładają w to i uważam, że świetnie dziewczyny to prowadzą i spodziewamy się, że będzie to na kolejne lata też realizowane. Zdaniem rewelacyjny projekt, z całego serca wspieram. Ten projekt tylko pokazuje, że jednak potrafimy łączyć się i działać razem. I to jest cudowne, to jest właśnie ta moc, ten projekt, moc, ta energia. Pięknie zobaczyć kreatywnych Polaków za granicą, którzy się wspierają i którzy naprawdę dążą do tego, żeby podążać za marzeniami, bo to jest ogromnie ważne w życiu. Właśnie taka motywacja pochodząca od rodaków, pokazująca przykład, pokazująca, że są tutaj ludzie tacy, którzy właśnie chcą działać razem, zmotywuje na pewno jeszcze większą ilość osób. Dlatego też tak z całego serca go wspieram. Kalendarz jest na bodajże 18 miesięcy i to jest taki unikalna cecha tego kalendarza, bo jednak przedsiębiorcom to bardzo mocno pomoże, żeby nie przepisywać. Wiadomo, na koniec roku każdy przedsiębiorca ma bardzo dużo pracy, także taka ciągłość właśnie tego kalendarza, mam nadzieję, że zapewni jakiś większy komfort i płynność w działaniu. Około 10 dni temu koleżanka wysłała mi wiadomość, że będzie taka impreza. Chętnie po prostu stwierdziłam, że przyjdę spotkać się z Polakami. Myślę, że jest bardzo przejrzysty, fajnie wygląda, w środku jest konkretny, tak to, co w kalendarzu jest potrzebne. Można tam zapisać swoje notatki, jest tygodniowa przestrzeń i jest wzmianka o fajnych ludziach. Jak zobaczycie w kalendarzu, nie ma tam cytatu. Nie wiem dlaczego, nie pisałem żadnych zażaleń nie do tych do twórców, prawda, czy co. Nie, po prostu tego materiału było za dużo, cytat się nie zmieścił. Zresztą mój cytat był troszeczkę niedoprecyzowany. Doprecyzowałem go przedwczoraj, już prezentacja była gotowa. I byłem na konkursie w Rzymie, odbyła się taka też równie wspaniała impreza jak tutaj. Konkurs Osobowość Polonijna Roku. I tam zostałem wyróżnienie. Słuchajcie, nie mówię to z takiej zrodzonej skromności, że się nie spodziewałem, ale naprawdę się nie spodziewałem, bo tam było wiele wspaniałych osób, którzy pomagają na co dzień osobom bezdomnym, osobom naprawdę w trudnych chwilach, w trudnych problemach Polakom na całym świecie. To wszystko było organizowane w domu Jana Pawła II w Rzymie. I zastanawiałem się, jaki cytat. I słuchajcie, cytat Jana Pawła II, który kiedyś powiedział: wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. I czy ja staram się tak podchodzić do życia? Chcę też zarazić was, żebyśmy zawsze od siebie wymagali. Te osoby w kalendarzu, kilka osób to są nasi osobiści znajomi, bliscy znajomi, na przykład moja kosmetyczka, która robi mi paznokcie, fryzjerka, która mnie dziś uczesała. Oczywiście ta sama kosmetyczka, co zrobiła paznokcie, umalowała mnie dzisiaj pięknie. Więc to są osoby, z których usług korzystałyśmy. Na przykład Asia, u której zamawiam torty na urodziny swoich dzieci. Więc to jest jakieś bliskie otoczenie. Kolejnie pozyskiwałyśmy osoby właśnie przez kogoś, z polecenia, tak? Ktoś słyszał, że robimy taki projekt, mówi: no słuchaj, ja mam kogoś, kto ma jakąś działalność, jakąś firmę, jest otwarty na tego typu działania i podeślę wam numer, czy zechciałybyście po prostu porozmawiać w ten sposób. No i oczywiście dzięki Piotrowi, naszemu marketingowcowi, który dał
post na Facebooku, który promował właśnie nasz kalendarz i dzięki temu właśnie dotarły do nas kolejne osoby, także część jest osób, które po prostu znałyśmy, z których usług korzystamy, a część z polecenia lub z internetu. Moi drodzy, www.kalendarzmotywacyjny.com to jest nasza strona, gdzie można kupić jeszcze przy okazji, używając odpowiedniego kodu, za odpowiednią niższą cenę. Oczywiście dzisiaj to na evencie. Można też kupić w sklepach. Damy taką listę, wydamy też na naszej stronie oficjalnej na Facebooku, gdzie będą nazwy i adresy sklepów, gdzie można to kupić. Na tą chwilę mamy chyba 5 czy 6 punktów, w które już te kalendarze są. Więc już zbieramy uczestników do kolejnego kalendarza w przyszłym roku. Myślimy, że zamkniemy to przed czerwcem 2023. Na razie nie chcę mówić o tym, co to będzie za tytuł, jaki będzie kierunek, ale na pewno taki kalendarz będzie w innej oprawie kolorystycznej.